Dzień dobry, kochani. Witam Was w horoskopie dla osób spod znaku koziorożca, wodnika i ryb. Trzy ostatnie znaki zodiaku przed nami. Mam tutaj gotowy już rozkład dla par, dla koziorożców, tak więc nie będę ponownie rozkładać. Tutaj przejdę od razu do omówienia, a układ mi się naprawdę bardzo spokojny dla Was pokazał. Zresztą najważniejszą kartą, która rozpoczyna ten miesiąc, to jest umiarkowanie. I zazwyczaj ta pierwsza karta jakby definiuje, w jaki sposób będzie przebiegał ten miesiąc. No i w Waszym przypadku to oznacza, że ten miesiąc będzie bardzo spokojny. I tutaj i spokój, i romantyczność mi się pokazała, poczucie bezpieczeństwa w związku, ale też potencjał i plany na przyszłość. I tak naprawdę w tym miejscu mogłabym już skończyć dla Was ten horoskop, bo to jest taki horoskop uspokajający. Każdy by sobie życzył w czytaniu na związek, w czytaniu na miłość takich kart. Ale powiem Wam coś więcej i też tutaj mi się kilka takich kwestii pokazało, dzięki którym będziecie mogli wykorzystać ten czas. Bo skoro taki spokój jest, skoro będziecie na tyle wypoczęci, to możecie na przykład mieć ochotę na to, żeby porozmawiać na temat Waszego związku, żeby poruszyć jakieś takie tematy, które od dawna nie były poruszane. Dlaczego? Dlatego, że może byliście zmęczeni, dlatego, że może nie było ku temu okazji, może atmosfery nie było. A tutaj być może te energie pokazały się dlatego, że albo jesteście na wakacjach, albo wróciliście, bo jesteście przed i ta atmosfera jest jak najbardziej bardzo pozytywna. Co Wam mogę powiedzieć? No na pewno te rozmowy będą bardzo inspirujące i będą prowadziły Was do dobrego. To nie będzie tak, że zaczniecie rozmowę i z tego wyniknie jakaś burza. Nie. One będą inspirować zarówno Was, jak i Waszego partnera, bądź też partnerkę. Przede wszystkim w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia mi się coś takiego pokazało. Natomiast kolejne dwa tygodnie to jest budowanie właśnie poczucia bezpieczeństwa w związku, a skoro już macie solidne fundamenty, to można wyjść z tym gdzieś dalej. I to są takie konkretne już plany na przyszłość. Może te rozmowy będą dotyczyć tego, co zamierzacie, tak? Jakieś konkretne decyzje będą podjęte albo rozmowy o tych decyzjach. Tak więc tutaj jak najbardziej pozytywne karty dla Was w związkach, co natomiast dla osób, które są singlami. Jest w Waszym środowisku, bądź też pojawi się osoba, która rokuje na partnera, bądź też partnerkę docelową, ale Wy tego nie widzicie, nie zauważacie. To tak jakby, czasami są takie sytuacje, że po prostu dwie osoby się przyjaźnią przez 5 lat, jedna coś do drugiej czuje, a tamta nic nie widzi i dopiero gdzieś tam po latach się przyznaje do tego uczucia ta osoba i no i z tego są czasami bardzo szczęśliwe małżeństwa, związki, potem takie długoletnie. I trochę tak mi się to pokazało, że od dłuższego czasu gdzieś tam ta osoba przy Was jest. Tutaj jest właśnie ten moment, w którym ona chce być blisko, Wy tego nie zauważacie. To jest jedna opcja interpretacji tego układu. Druga jest taka, że Wy mijacie się na przykład codziennie z tą osobą. Albo jest tak, że Wy wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia, a ta osoba zaraz wychodzi. No tak jakbyście się mijali, tak? Jest, kręci się gdzieś obok Was potencjalny partner bądź też partnerka, ale Wy tego nie widzicie. Także co Wam tutaj mogę powiedzieć? No miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Patrzcie na znaki albo proście Waszą intuicję, żeby w tym miesiącu pokazała Wam, kim jest ta osoba. Otworzyła Wam właśnie tę wrażliwość na to, żeby ją zobaczyć. Może, żeby ona się ujawniła. Tutaj mi się taka historia dla singli pokazała. Bardzo ciekawa. No jestem ciekawa, jak to będzie dla Was rezonowało, w jaki sposób.
co natomiast w środowisku pracy. Dużo będzie się działo, na pewno jakieś rozmowy mogą prowadzić do dużych zmian. Jakieś przetasowania w miejscu pracy mi się pokazały już od początku tego miesiąca. Co macie powiedzieć, zostawcie lepiej dla siebie. Nawet na takiej zasadzie, że siedzicie gdzieś tam i myślicie, że nie jesteście słyszani przez waszego przełożonego. No i zwierzacie się na przykład koleżance z pracy, bądź też koledze. Jest taka możliwość, że to gdzieś pójdzie dalej. Tak więc zachowajcie swoje osądy i zachowajcie to, co myślicie dla siebie, żeby te zmiany, i to bardzo duże zmiany, nie dotyczyły was, tylko po prostu, żeby one toczyły się swoim tokiem. Tutaj jest dużo rozmów pokazanych, ale te rozmowy niekoniecznie mogą wam wyjść na dobre. Też będzie duże pole do omawiania czegoś, do tego, żeby rozmawiać na temat tych zmian na forum, ale wy tutaj karty pokazują, żeby raczej wstrzymać się. Problemy z pęcherzem mi się pokazały. Myślę, że tutaj szczególnie dla pani jest taka informacja na początku tego miesiąca. W trzecim tygodniu sierpnia uważajcie na wszelkiego rodzaju używki. Jeżeli macie tendencję do tego, żeby przesadzać, to po prostu bardziej kontrolujcie się w trzecim tygodniu sierpnia. I niestety pod koniec tego miesiąca możliwe jakieś zatrucie, tak więc zwróćcie uwagę, co i gdzie jecie, tak żeby uniknąć tej energii, która się tutaj pokazała. Tak więc takie informacje dla osób spod znaku koziorożca. Zerknijmy na energię towarzyszące wodnikom. Wodniki, jak to u was będzie się prezentowało, jak te energie u was będą wyglądały? Wodniki, już patrzymy. Wodnik. Horoskop dla wodników. Wodniki w parach. Wodniki, przede wszystkim wykorzystajcie taką gorącą atmosferę, którą myślę, że w tym momencie macie i to będzie jeszcze przez tydzień trwało. Macie teraz w związku, tak? Dlaczego? Dlatego, że potem ta atmosfera między wami może ulec zmianie. Zrobi się tak bardziej normalnie, nie tak romantycznie, jak jest teraz albo będzie jeszcze przez tydzień. Może to być spowodowane tym, że jedno z was będzie miało dużo do zrobienia, że będziecie pochłonięci waszymi obowiązkami w pracy, że będziecie musieli po prostu przysiąść nad czymś, nawet po godzinach. No i tutaj ja mam kompletną zmianę atmosfery i tutaj potem idzie już tak w stronę takiej systematyczności. A tutaj jest po prostu ogień, tak więc wykorzystajcie to na jakieś romantyczne spotkania, może wyjazd na weekend, może jesteście gdzieś teraz na wyjeździe, bo ta atmosfera będzie bardzo pamiętna dla was, jeśli chodzi o ten rok. Tutaj warto to wykorzystać, bo potem już może nie być okazji. Co natomiast dla osób, które są singlami? Przez internet możliwe spotkanie bardzo sensownej osoby, która jest bardzo taka empatyczna, opiekuńcza. Ona, tylko z tym, że ona może mieszkać gdzieś dalej, tak? Tutaj musicie się z tym liczyć, że to nie będzie osoba gdzieś tam z sąsiedztwa, ale ona jest warta uwagi. Szczególnie w drugim tygodniu, nawet jeżeli już nie chcecie, stwierdziliście jakiś czas temu, że nie dacie już szansy aplikacjom, czy też nie dacie szansy takim internetowym znajomościom, to myślę, że warto czy gdzieś się zalogować, czy po prostu spróbować, a może ktoś się do was odezwie w tym drugim tygodniu. Ta osoba jest warta waszej uwagi. I tutaj zresztą popatrzcie, jakie ładne energie, one są takie świetliste. No, jestem ciekawa, co może się z tego zawiązać. Co natomiast w środowisku pracy? Rozczarowanie ze strony jakiejś ładnej kobiety mi się pokazało. No niestety, taki układ kart. Dwa pierwsze tygodnie, w dwóch pierwszych tygodniach
Możliwe, że po prostu będziecie coś takiego odczuwać, także uważajcie, kochani. Potem jest znaczne polepszenie atmosfery w miejscu pracy, które właśnie będziecie odczuwać w trzecim tygodniu. Może znajdziecie wspólny język z jakimś mężczyzną, może w jakiś sposób wybronicie się z tej sytuacji, w którą wciągnęła was ta osóbka. Pod koniec tego miesiąca mam pokazaną sytuację, że wy będziecie robić coś dla innych, może poza godzinami waszej pracy, może zdecydujecie się na jakiś wolontariat, na to, żeby pomóc po prostu innym. Ale w momencie, kiedy podejmiecie taką decyzję, to bierzcie pod uwagę też wasze siły i to, jak wy się czujecie, tak? Bo z jednej strony będziecie prawdopodobnie zmęczeni waszą pracą, a potem jeszcze trzeba będzie coś dodatkowego zrobić. Pamiętajcie, że wy również jesteście ważni w tej sytuacji. Nie tylko pomoc dla innych, ale również tutaj wasza osoba jest bardzo ważna. No i zdrowie i samopoczucie. Jeżeli szukaliście jakiegoś lekarza od dłuższego czasu, lekarza, który pomógłby wam w jakichś waszych problemach, to osoba, która pojawia się w drugim tygodniu, mniej więcej w połowie sierpnia, jest strzałem w dziesiątkę. To jest bardzo dobry specjalista, dobry lekarz. Po prostu w tej energii pokazuje się dobry lekarz. I w szczególności osoby, które szukają na przykład jakiegoś chirurga, kogoś, kto jakieś ukłucie zrobi, szycie, tak? Tutaj są takie zabiegi pokazane. To jest naprawdę bardzo dobry specjalista, jeśli chodzi o te kwestie. Tak więc, kochani, moc zresztą z tyłu talii pokazała się. I to sugeruje, że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie w jak najlepszym porządku, jeśli chodzi o tę osobę. Możecie jej zaufać. I zerknijmy na ryby. Ryby. Jakie energie będą towarzyszyć osobom spod znaku ryb? Ryby. Co w związkach ryby? Pierwszy tydzień, drugi, trzeci, czwarty. To, co się, ryby, zadziało w waszym życiu jakiś czas temu, albo teraz, to, co teraz przeżywacie, to tak wybrała wasza dusza. Tak po prostu miało być. Różnie możecie się odnosić do tego, różnie możecie się czuć, ale może taka świadomość tego, że tak miało być, chociaż w małym stopniu, pomoże wam przejść przez to, pomoże wam się z tym pogodzić. A jeszcze jak powiem wam, że koniec miesiąca pokazał mi się w bardzo ładnych energiach, to już w ogóle mam nadzieję, że poprawi wam to samopoczucie. Skoro coś się zadziało, co nie miało, na co nie mieliście wpływu, to trzeba jakoś ułożyć sobie rzeczywistość, zacząć od początku, mówiąc wprost. A może przestać być tak poważną osobą, tak jak tutaj się ta osoba pokazała, ale trochę się powygłupiać. Może trochę wyśmiać, ale nie na takiej zasadzie, że wyśmiewam się z sytuacji, nawet jak mnie spotkało coś złego, ale na takiej zasadzie, żeby nadać lekkości mocno poważnej sytuacji. Tak, żeby po prostu dać do zrozumienia naszej podświadomości, żeby wstała z kolan. Bo ja mam wrażenie, że za sprawą tej królowej mieczy ona jest taka poważna, ona jest taką królową lądu. Trochę możecie odczuwać właśnie taki chłód w sercu. No coś się zadziało, ja nie wiem co, ja tutaj tego nie widzę, ale mam wrażenie, że tak, że to był bardzo intensywny, to jest bardzo intensywny czas dla ryb. Tak więc tutaj trochę lekkości nadajemy tej sytuacji, w której w tym momencie się znajdujecie, przeczekujecie to i wychodzicie w bardzo ładnej energii, bardzo romantycznej, dojrzałej. Tak więc tutaj jest dobra dla was wiadomość. Co dla singli się pokazuje? Możliwość
powrotu jakiejś osoby z przeszłości, kogoś, kogo kiedyś darzyliście bardzo dużym uczuciem. Ta osoba pojawiła się pod koniec sierpnia mniej więcej. Mam wrażenie, że do połowy sierpnia wy nawet nie będziecie mieć czasu na to, żeby jakby myśleć o jakichś sprawach romantycznych, bo będziecie zajęci zupełnie czymś innym. Dopiero tutaj mamy cezurę, w połowie miesiąca zmienia się zupełnie energia, będziecie tacy kochliwi też, będziecie mieć ochotę na to, żeby właśnie podzielić się miłością, którą macie w sobie. I już ta gotowość na przyjęcie tego osobnika mi się również pokazała już po połowie sierpnia. Co natomiast w środowisku pracy? Początek miesiąca, jakiś wyjazd, albo bardzo szybko Wam zleci ten pierwszy tydzień. Zresztą wyjazd mi się również pokazał w trzecim tygodniu, tak więc mogą to być dwa krótkie jakieś wyjazdy, albo jeden taki dłuższy, tak? Nawet może zahaczyć właśnie o te 3 tygodnie. No, jeżeli z kimś to będzie rezonowało, to gratuluję, jesteś szczęściarzem, bądź też szczęściarą, każdy by tak chciał. W każdym razie tutaj mi się pokazały ładne energie, ale to też może również oznaczać, moje drogie ryby, że wy nie będziecie tu i teraz w miejscu waszej pracy. I skoro wy sobie gdzieś tam będziecie, gdzieś daleko, to może być tak, że po prostu obowiązki was potem zjedzą pod koniec tego miesiąca. Będziecie te noże mieć wymierzone w waszą osobę i trochę nie będziecie mogli się znaleźć w tej sytuacji. Dlatego tutaj może bądźcie tu i teraz, jeżeli was nie dotyczy ta interpretacja, że wy gdzieś wyjeżdżacie na dłużej. Pamiętajcie, bądźcie tu i teraz. Planowanie czegoś, co ma się zadziać za kilka miesięcy, nie ma sensu w momencie, kiedy potem możecie po prostu dostać rykoszetem. Ryby takie są, że one nie potrafią być tu i teraz, one planują przez cały czas. One są takim znakiem, że przez cały czas wybiegają w przyszłość o kilka miesięcy, ale karty tutaj mówią, nie wiesz, kiedy nawet zleci ci ten miesiąc, a potem możecie mieć taką myśl, że szkoda, że nie przyłożyłam się, czy też nie przyłożyłam się do tych zadań, które miałam na początku sierpnia. Pamiętajcie o tym, jeżeli słuchacie tego na początku sierpnia. No i co jeśli chodzi o zdrowie i o samopoczucie? Trzeci tydzień to jest jakieś zmęczenie już duże. Nie forsujcie się, ryby. Nie forsujcie się w połowie, po połowie tego miesiąca. Pamiętajcie przede wszystkim przez cały miesiąc o nawodnieniu, o tym mówię bardzo często. Zresztą ta energia też w kilku znakach zodiaku się pojawiła. Takie upały sprzyjają temu, żeby zapominać o tym, a możecie to odczuwać dosyć boleśnie. Tak więc tutaj pamiętajcie o nawodnieniu waszego organizmu. I tak naprawdę oprócz tych kwestii, to mam tutaj tylko takie szczegóły, niuanse pokazane. Pod koniec tego miesiąca możliwa taka kwestia, że po prostu za bardzo obficie będziecie spożywać jakieś posiłki. Tak więc tutaj nie przesadzajcie z obfitością tych posiłków, tak żebyście po prostu nie żałowali potem. Ale myślę, że tutaj chodzi o to, że będziecie chcieli spróbować tych dobroci lata. Tak więc tutaj mi się takie kwestie pokazały, naprawdę drobnostki. Nie ma na szczęście powodów do niepokoju, kochani. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o ryby. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne horoskopy, zapraszam na horoskopy codzienne. Tak więc do usłyszenia, kochani. Życzę miłego miesiąca. Trzymajcie się.